około 600 km nowy dróg. Takich jest plan rozszerzenia systemu viaTOLL na przyszły rok. Tylko drogi nowo budowane i nowo oddawane do ruchu. Na dziś szacujemy ponad 1 700 000 000 przychodów z tego systemu w przyszłym roku. Poprzednio obowiązujący system to był taki system, który tyle ile kosztował, tyle miał wpływu. W związku z tym państwo przez całe lata było na zero. To najważniejsze, tak? Czyli wiadomo, że tamten system musiał zostać zlikwidowany. Zlikwidowany w 2011 roku i od tego czasu systematycznie przychody rosną, bo rośnie sieć. Wiadomo, koszty spadają, bo najdroższe to są koszty stworzenia tego systemu. Potem koszty eksploatacyjne to już jest drobiazg. W związku z tym absolutnie tak, to czego oczekiwaliśmy od systemu viaTOLL, zdarzyło się. I powiem szczerze jeszcze jedną rzecz. Wszędzie za granicą nasz system jest pokazywany jako taki wzór rzeczy niemożliwych do osiągnięcia, a tu w Polsce w końcu w kółko odpowiadam na pytania, co jest nie tak. To, co zostało dodatkowo wdrożone po tym doświadczeniu z kabelkiem, czyli błędem ludzkim, to dodatkowy monitoring każdej bramownicy, każdego człowieka 3 godziny po tym, czyli od minuty 0 do 3 godzin, a po tym jak zejdzie z danej bramownicy, tak żeby tego typu błędy ludzkie wyeliminować. Jedną rzecz, na którą ja chcę zwrócić uwagę, to system viaTOLL jest systemem dużo bardziej skomplikowanym niż systemy bankowe. I jakby tak skrupulatnie porównywać problemy systemu viaTOLL do problemów systemu bankowych, to system viaTOLL powinien dostawać co kwartał co najmniej złoty medal. W przyszłym roku zakładamy przetarg i wyłonienie takiego precyzyjnego projektanta tego systemu. Także to jest ten etap na przyszły rok, który planujemy. A co do rzeczy technicznych, oczywiście, że tak, bramownice i cały system viaTOLL są nasze. Pobór opłat to jest element ITS-ów, także, ale jest malutki element całych tych systemów i tego wszystkiego, co system zarządzania ruchem ma robić. W związku z tym to tylko będzie kwestia dopięcia się do systemu informatycznego, a na bramownicach ewentualnie wykorzystania naszych bramownic do takich elementów, które w przyszłości będą musiały być zamontowane.